Pytanie zada pan poseł Artur Gierarda, Platforma Obywatelska. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ja na samym początku chciałem bardzo osobiście podziękować panu ministrowi siedzącemu tutaj, Zbyszkowi Renasiewiczowi, bo odkąd pan, panie ministrze, zajął się pracą nad tą ustawą, to rzeczywiście widać, że te prace bardzo mocno przyspieszyły. A jest to ustawa niezmiernie potrzebna, wykonanie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego i powiem dzisiaj może trochę egoistycznie, ale mówię w imieniu jednej z firm kieleckich i wszystkich świętokrzyskich posłów. Dotyczy to firmy Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych. To jest firma z ponad 140-letnią tradycją, zatrudniająca dzisiaj ponad 300 osób, która poprzez to, że miała niezapłacone za zrealizowane prace przy budowie autostrady A2, dzisiaj jest w upadłości. Ale na szczęście w upadłości naprawczej, która no, jest szansa, że dzięki tym pieniądzom, które dostanie, stanie na nogi i będzie dalej mogła kontynuować swoją produkcję i zatrudniać tyle osób. Ale mam również dwa pytania. Jedno, do których ja nie mam wątpliwości, ale chciałem, żeby padło z tej mównicy, ponieważ mają wątpliwości pracownicy. Czy taka firma jak ta, która dostarczała kruszywa pod budowę, jest właśnie podwykonawcą? Według mnie, według kodeksu cywilnego takiej wątpliwości nie ma, ale chciałbym, żeby pan minister rozwiał takie wątpliwości i ci ludzie byli pewni, że te pieniądze dostaną. I druga kwestia to temat dotyczący pieniędzy, kwoty tych pieniędzy, na jakie może liczyć ta firma, bo wiemy, że kontrakt, który został niezrealizowany, który został zrealizowany, ale za który nie miała firma zapłacona, opiewał na ponad 60 milionów złotych. Dzisiaj mamy takie, to nie są oficjalne informacje, ale że ten oddział Generalnej Dyrekcji, na którego terytorium była budowana ta autostrada, ma ponad 20 milionów, około 25 milionów do dyspozycji. I czy ta firma będzie mogła liczyć na pełną kwotę odzyskania? Pytam o to z tego względu, że mniejsze firmy mogły liczyć, tak jak wiemy, w 100% z tego terenu na odzyskanie tych pieniędzy. I dzisiaj byłoby pewnego rodzaju niesprawiedliwością, jeśli te firmy, w związku z tym, że miały pierwszą możliwość się zgłoszenia, poprzez no, trochę, tak nam wypomniał Trybunał Konstytucyjny, wadliwej konstrukcji z naszej strony, dostały pieniądze w 100%, a ta firma miałaby dostać je w 30, 40 czy 50. Liczymy na to, że to będzie 100%. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję. Głos ma pan poseł Mirosław Pluta, Platforma Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, bardzo krótkie pytanie. Mój przedmówca sporo już powiedział. Ja wobec tego zapytam tylko to, co pytają przedsiębiorcy. Czy czas powstania tego projektu ustawy był czasem optymalnym, czy w jak najszybszym czasie zrobiliśmy to, co do nas należy? Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pana ministra Zbigniewa Renasiewicza. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie i panowie posłowie. Ja przypomnę, że ustawa, która została przyjęta przez Parlament 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, była projektem przygotowanym przez resort transportu, przez rząd, czyli była inicjatywą rządową. Na etapie tworzenia tej ustawy i dyskusji w Sejmie, jak państwo posłowie może sobie przypominają, mieliśmy do czynienia jak gdyby z kilkoma problemami. Pierwszy podstawowy problem, co do którego bardzo długo były pewne zastrzeżenia, z kilku, że tak powiem, ośrodków źródeł, dotyczyły ewentualnej niedozwolonej pomocy publicznej. Czyli stworzenie takiego systemu, w którym są przeznaczone środki budżetowe pochodzące z budżetu, bezpośrednio czy pośrednio. No i oczywiście nie ma tutaj instrumentu, który pozwala na odzyskanie tych środków. Też państwo też doskonale wiecie, bo tę informację przekazywaliśmy podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, że do tej pory odzyskano 24,3 miliona złotych, czyli 13% środków wypłaconych. I też państwo wiecie, że przy tym systemie, przy tej sytuacji wielu firm budowlanych należy założyć, że ten proces odzyskania tych środków może być nie taki, jak zakładaliśmy w trakcie tworzenia tego projektu. Łączna wartość wypłat z tytułu tej ustawy to jest w tej chwili ponad 190 milionów złotych.
Oczywiście też Państwo doskonale wiecie, że istnieje ta, jak gdyby ta ścieżka, która funkcjonuje w oparciu o kodeks cywilny i tutaj z reguły większe firmy i to jak gdyby teraz odnoszę się do tego wątku, który poruszał Pan Przewodniczący Schmidt, dlaczego one właśnie zostały pominięte w tym projekcie pierwotnym. To też przypomnę dyskusję wtedy, że wielu posłów podkreślało to, że duże firmy, duże korporacje, duże mają taki aparat, który jest w stanie bez problemu w przypadku pewnych nieścisłości, problemów roszczeń rozstrzygać, jak gdyby rozstrzygać kwestie w normalnym postępowaniu w oparciu o kodeks cywilny, o te rozwiązania w normalnym postępowaniu sądowym. No i stąd też takie było założenie. Wszyscy wtedy chcieliśmy pomóc tym, którzy byli najsłabsi, którzy nie mieli jak gdyby tej możliwości. Stąd ta inicjatywa rządowa, podkreślam, zmierzała do tego, żeby pomóc tym, którzy nie są w stanie jak gdyby sami stworzyć scenariusz działań, który pozwoliłby im odzyskać środki, które zainwestowali w budowę dróg ekspresowych czy też autostrad. Tak sytuacja wtedy wyglądała. Trybunał jak gdyby nie zgodził się z tą przesłanką, z tą argumentacją, która wtedy została użyta i oczywiście wniósł tu zastrzeżenia i wyrok Trybunału w zasadzie dotyczył tej jednej kwestii, że niezgodny jest z Konstytucją jest artykuł 4 punkt 1 ustawy w zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje się tylko i wyłącznie tego, który jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą. Natomiast nie wzięto pod uwagę i pominięto dużych przedsiębiorców i Trybunał to zarzucił. I teraz jak gdyby wracając do tego wątku, w którym jak gdyby krytykuje się ten zakres ustawy, który my Państwu przedstawiamy, to chciałbym powiedzieć, że my literalnie skupiliśmy się na wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli kolejna inicjatywa rządu dotyczyła tylko i wyłącznie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Też Państwu na komisji o tym mówiłem i przedstawiałem sytuację, że z kolei ci wszyscy, o czym mówił tu Pan Przewodniczący Schmidt, dalsi usługodawcy, dostawcy, którzy w dalszym ciągu mają niezaspokojone roszczenia z wielu powodów, też nie są pominięci. My z wieloma z tych firm rozmawiamy, czy z przedstawicielami tych firm. Są też tacy, którzy są zorganizowani w grupy stowarzyszenia i te rozmowy są prowadzone, tylko każdy przypadek jest inny. Nie da się tego przypadku zapisać i w wielu sytuacjach jest tak, że nawet odnosząc się nawet do pytania posła Kierady, który mówił o tym, że duża firma kielecka ma roszczenia w granicach tam 60 milionów złotych, ale w większości tego typu roszczeń po jak gdyby sprawdzeniu, skonfrontowaniu z rzeczywistością okazuje się, że te roszczenia są jednak mniejsze. Ja nie twierdzę, że tak to będzie w tym przypadku. Tak jest w przypadku wielu firm. Problem zaczyna się wtedy, kiedy okazuje się, że ci kolejni dostawcy, usługodawcy no nie są w stanie udowodnić swojego udziału w tej inwestycji, czy też nie są w stanie udokumentować w pełni zakresu prac, o który upominają się o zapłatę. I to jest problem. Oczywiście często my na to patrzymy w taki sposób, że może ktoś nie chce pomóc, że jest jakaś blokada. To nieprawda. No, ci ludzie, którzy dokonują później tego ostatniego podpisu z Generalnej Dyrekcji pod tymi dokumentami wypłacają pieniądze, no też muszą zważać na to, że za jakiś czas ktoś, kto będzie to kontrolował, zapyta się dlaczego. Dlaczego akurat ta wypłata nastąpiła. Więc myślę, że doskonale to rozumiemy i ta sytuacja musi być czytelna dla wszystkich. Próbujemy w wielu przypadkach znaleźć inne rozwiązania. Także nie zawsze one są jak gdyby w pełni zadowalające wszystkich, ale w tej sytuacji, która miała miejsce, pewnie już tak będzie, że wszystkich nie da się zadowolić. I chciałbym też powiedzieć, że ta ustawa ma charakter incydentalny, bo oprócz tego rząd w tym okresie czasu podjął działania zmierzające do wyeliminowania tego problemu i między innymi ustawa, która została przyjęta w grudniu ubiegłego roku o zamówieniach publicznych, ona te kwestie reguluje, one są wpisane. I w wielu sprawach, w wielu tych kwestiach, w tych
tych problemach, które mieliśmy do czasu wejścia w życie tej ustawy, no myślę, że one już nie będą występować, ponieważ to, gdyby ten system został uzupełniony i on już nie dopuszcza do takich możliwości, jak mieliśmy do czynienia. Do tego można dodać jak gdyby dyskusję też z branżą na wiele tematów, między innymi na temat wzorów umów, które są później jak gdyby brane pod uwagę przy realizacji wielu kontraktów, więc my tu nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie próbujemy tego tematu jak gdyby załatwić w sposób optymalny i ostateczny. Problem, który poruszył pan przewodniczący Schmidt dotyczący realizacji płatności dla usługodawców, dostawców upadłych firm zagranicznych, jest problemem, bo oczywiście polskie przepisy warunkują wypłatę, przywołując wprost polskie prawo upadłościowe i naprawcze. I w związku z tym w tej sytuacji jest problem, ponieważ akurat przypadek Alpinebau, też przywołany na komisji często, jest inny. Ta firma upadła poza granicami Polski, stąd jest problem. I mamy taką sytuację, że roszczenia, o które upominają się podwykonawcy, usługodawcy czy dostawcy, w szczególności dotyczą kilku kontraktów, akurat w przypadku firmy Alpinebau, które były realizowane w oddziałach Generalnej Dyrekcji w Poznaniu, Olsztynie i Katowicach. I największy problem jest odcinkiem S5 Kaczkowo-Korzeńsko konkretnie. Tam, patrząc, sumując jak gdyby te trzy przypadki, mamy taką sytuację, że w związku z trwającą wtórną upadłością firmy Alpine mamy 112 zgłoszeń o łącznej wartości 27,6 miliona złotych. Na pewno ta sytuacja jest pewnym problemem. Tu są podejmowane działania przez stronę polską przeróżne. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że w zakresie wykonawców, którzy mają swoją siedzibę poza granicami kraju, pozwy muszą być składane w sądzie właściwym dla miejsca ich siedziby. Takie są przepisy. I oczywiście jest tu zagrożenie, iż sądy zagraniczne mogą nie uznać roszczeń Generalnej Dyrekcji. I my, nie ma też co ukrywać, obecnie nie mamy doświadczeń odnośnie uznawania przepisów ustawy z 28 czerwca 2012 roku przez zagraniczne sądy, bo takich doświadczeń nie mamy. Więc ten problem jak gdyby jest przed nami i myślę, że on jest przez wszystkich zrozumiały. On tutaj nie wynika ze złej woli, nie wynika z jakiejś tam z sytuacji takiej, że komuś nie zależy, ktoś nie chce, tylko według mnie są to no, problemy obiektywne. Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Gierady, to oczywiście, że firma Kielecka, akurat patrząc literalnie na zapisy tego projektu, objęta jest tymi zapisami i tu nie ma problemu. Tak jak powiedziałem, problemem może być dla tej firmy, dla Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych, limit, który pozostał na tych kontraktach, które dotyczą tej firmy. O ile dobrze sobie przypominam, był to kontrakt dotyczący budowy autostrady A2 i ta wartość tego roszczenia to kwota 62,3 miliona i zobaczymy po weryfikacji, czy jesteśmy w stanie spełnić te roszczenia w całości. W każdym razie te rozwiązania, które tutaj proponujemy, one w dużym stopniu przy tych zgłoszeniach, które mamy dotychczas, to jest 18 firm, kwota roszczeń 120 milionów złotych i teraz pewnie jeszcze będzie jakiś ruch po tej dyskusji, którą my teraz toczymy po przyjęciu tej ustawy przez Sejm, że wiele tych firm dużych, generalna twierdzi, że niewiele, będzie jednak też składać określone dokumenty w tej sprawie, ale z tych analiz, które Generalna Dyrekcja prowadzi, nie powinna być to zdecydowanie większa liczba od tej, którą podałem. I twierdzenie generalne, analizując wszystkie kontrakty, jest takie, że w zdecydowanej większości spełnimy wszystkie roszczenia dużych firm, które zgłoszą swoje
swoje wnioski do Generalnej Dyrekcji zgodnie z zapisami tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi. Zamykam dyskusję.